były zajęte z tą stronę obie, Tadeusz przyglądał się nieznanej osobie. Przypomniał, że za pierwszym na miejsce wejrzeniem odgadnął zaraz, czyim miało być siedzeniem. Rumienił się. Serce mówiło nadzwyczajnie. Więc rozwiązany widział swych domysłów tajnie, więc było przeznaczone, by przy jego boku usiadła owa piękność, widziała w mroku. Wprawdzie zdawała się teraz wzrostem dorodniejsza. Ubrana, a ubiór powiększa i zmniejsza. I w mózgu pewnie widział krótki, jasnozłoty, a u tej? Kurcze, długie zwijały się sploty. Kolor musiał pochodzić od słońca promieni, którymi przy zachodzie wszyscy się czerwieni. Twarzy wówczas nie dostrzegł. Nazbyt rychło znikła, ale myśl twarz nadobną odgadywać zwykła. Myślił, że pewnie miała czarniutkie oczęta, białą twarz, usta kraśne jak wiśnie bliźnięta. To jest zaraz podobne. Oczy, usta, wieku może by była największa różnica. Ogrodniczka dziewczynką zdawała się małą, a pani jasno, ale młodzież o piękności metrykę nie pyta, bo młodzieńcowi młodą jest każda kobieta. Chłopcowi każda piękność zda się rówieśnicą, a niewinnemu każda kochanka dziewicą. Pierwsza z nim po francusku zaczęła rozmowę. Wracał z miasta, ze szkoły, więc o książki nowe, o autorów pytała Tadeusz o zdania i ze zdań na nowo wyciągała pytania. Cóż, potem zaczęła mówić o malarstwie, o muzyce, o tańcach, nawet o rzeźbiarstwie. Dowiodła, że zna równie pędzel, nuty, druki. Rozsłupiał Tadeusz na tyle nauki. Lękał się, by nie został pośmiewiska celem i jąkał się jak rzaczek przed nauczycielem. Szczęściem nauczyciel ładny. Nie zrobił. Rozpoznała sąsiadkę powód jego trwogi. Wszczęła rzecz o mniej trudnych i mądrych przedmiotach. O wiejskiego pożycia nudach i kłopotach. Jak bawić się trzeba. Jak myśli podzielić, by życie uprzyjemnić i wieś rozweselić. Tadeusz odpowiadał śmilej. Szła rzecz dalej. Godzinę. Już byś z sobą poufali.